I know who you are. What you fear. I know what you crave. You're mine. To do with as I please. Okej, jestem Rzem już. I teraz tak, spróbujemy sobie pokonać człowieka piłę. Za pierwszym razem nam się to zapewne nie uda, ale co komu szkodzi? Pootwierałam kilka szafek w kostnicy. Czy ty wstaniesz? Nie. Sobie się bujasz po prostu. Nie chcę na ciebie marnować. Ammunition. Tak, tam już słyszę tego gówniaka. Lepiej się skradać, co by nam nie zrobił przypadkiem krzywdy. Mamy mózg. Mamy skrzyneczkę. Sobie ją rozwalmy, w nic w niej oczywiście, jak zwykle, nie ma. Tak jest. Pokazuje się oko, że on się na nas czai. Na razie on nie wyjdzie. Więc póki co jesteśmy bezpieczni, dopóki nie zbliżymy się za bardzo do jego, że tak to ujmę, klatki. Przy okazji tego, że klatkuje mi obraz. Czekajcie, przygotujemy sobie. Przeładujmy wszystkie bronie, jakie mamy. A tego nie mogę, no fajnie. Przygotujmy sobie odpowiednie bełty. Bo ja wam zaraz pokażę moją specjalną pułapkę na człowieka piłę. Z tego co pamiętam, tu chyba będą jeszcze jakieś... Zgaś to, Sebuś. Tu chyba jeszcze będą jakieś wieśniaki. Czy się mylę, czy nie ma tu na razie wieśniaków? Tu nie widzę wieśniaków. Tam też nie widzę, chyba że jakieś wieśniaki czają się na dole. Widzę, że wiszą wieśniaki. Ale nie wiem, czy one nam spadną, czy one nam nie spadną. Na razie się tym nie przejmujmy. Ja przygotuję sobie... Ale fajnie. Sobie przygotuję naszą zajebistą pułapkę na człowieka piłę. Nie przywoła to człowieka piły? Nie przywoła. No tak, zaraz wam pokażę, o co mi chodzi z tą pułapką na człowieka piłę. Kurde. Żeby mi się to nie wbiło. Chyba z drugiej strony będzie lepiej, jeżeli to zrobimy. Czekajcie. Nie chcę, żeby mi się to bezsensownie wbiło. Czekajcie, o może... Tak, bo można z tych bełtów robić sobie pułapki. O, pozdrawiamy Izynę.pl. Tak, widzę, że gra sobie w Saints Row 3. Już myślałam, że coś się z tym stanie. Dobra, rozwalmy sobie to. Mamy móżdżek w płynie i rozwalmy sobie to. Czy to nam coś tutaj da? Oczywiście mózg w płynie. O, widzicie, już się gówniak tam szarpie, szamota. Przykro mi, panie gówniaku. Ale ty zginiesz. Po prostu. Tak. Ty po prostu sobie umrzesz, tak. Umrzesz sobie na śmierć. Tak, zaraz wam pokażę, o co mi chodzi z tą pułapką na człowieka piłę. Wiem, że się powtarzam. To sobie rozbrójmy, bo to na niego nie działają te pułapki na niedźwiedzie. One na niego totalnie nie działają, więc nie ma sensu w ogóle jej tu nawet zostawiać. Przynajmniej mi ona nigdy na niego nie zadziała. Aha, nie mogę już zapałek, fajnie. Nie tnij się, Sebuś, proszę cię, nie tnij się. I teraz wam pokażę, o co mi chodzi. Tu mamy stogisiana, prawda?
Nie mówcie, że on już wyszedł! Nie mówcie, proszę, że on wyszedł. On nie wyszedł. O Boże, ale się wystraszyłam. Pewnie jakiś wieśniak spadł. I mi rozwalił moją pułapkę na człowieka piłę. No tak, dobra. Pokażę wam, o co mi chodzi z tą pułapką na człowieka piłę. Może to kopniesz, Sebuś. Kopnij to, przesuń to. Tak, patrzcie. Ja to rozkminiłam tak. Ustawiamy sobie tutaj stogi siana w takich strategicznych punktach. O, na przykład tutaj, gdzie człowiek piła sobie będzie wchodził, nie? Tak. I bierzemy te stogi siana i też je gdzieś tam sobie poustawiamy. Jak człowiek piła będzie szedł, to go po prostu będziemy podpalać zapałkami. Czy tu szedł wieśniak? Nie, to jest tylko mroczny cień. Mroczny cień mroczności, tak. Przesuwaj to, Sebuś, przesuwaj, tak. Sebuś bawi się w rolnika. Tak, na schodach też to sobie ustawimy. Jakoś tak. Też oczywiście w taki sposób, żeby człowiek piła się, broń Boże, do nas nie dorwał. Na przykład, o, niech jeden stuk siana sobie będzie tutaj. Drugi taki slalom zrobimy. W ogóle to jest dziwne, jak wgrałam za pierwszym razem w to, to miałam tu tylko dwa stogi siana, a nie trzy. Więc to jest takie zagadkowe trochę, nie wiem, czy one się renderują losowo, ta ilość tych stogów siana, czy coś. Albo po prostu były trzy stogi siana, tylko ja tego nie zauważyłam. Czy tu coś mi dacie? Nie, tu mi oczywiście nie dacie nic, jesteście wrednymi skąpcami. Czekajcie, sobie dołożę tych wybuchowych bełtów. Aha, mogę tylko jeden. Super. Ale mamy też, widzę, dwa ogniste. Które na człowieka piłę jak najbardziej też się przydadzą. Najlepiej jest ich... Przesuń to, Sebuś, przesuń jak najbardziej. Tak, tylko... Nie przejdę. Haha, ale byłyby ja, jak gdyby mi się Sebuś Castellano zablokował. O, zrobimy to w ten sposób. Mhm, fajnie. Nie! Boże, jak najmniej hałasu, Sebuś, dobra. To powinno na człowieka piły wystarczyć, ale wejdziemy sobie jeszcze do góry. Wejdziemy sobie... do góry. Tak. Bierzemy. Mamy kolejną figurkę. Ała. Pyk. Bierz to, Sebuś, bierz to, Sebuś, bierz to, Sebuś. Tak. I mamy mózg w płynie. No to co? Idziemy walczyć z panem piłą. Widzę, że jedna pułapka nam błyszczy. Wow. Nie zacinaj się w pułapkach na człowieka piłę, Sebuś. Ty kminisz. Aha, tam jakiś wieśniak spadł. I zabiło nam świnkę smutne. Tam nam jakiś wieśniak spadł i nam zepsuł pułapkę. Ech. Mhm. Tutaj jedna pułapeczka. Nie zaszkodzi. Tak. No, aha. Fajnie, Sebuś tutaj nie wejdzie. A ja chcę przejść tam, ja chcę tam strzelić. O, tu chcę strzelić. On tu będzie szedł. To jest. Dobra. To co, zaraz wypuścimy człowieka piłę. Tak? Dobra. No to co?
Bierzemy się do... do roboty. Ostrzegawczy strzał z pistoletu. Dobra. O Boże, jak ja go nienawidzę. Już wybuch, słyszałam. Zaraz znowu wybuchnie. Zaraz tutaj przyjdzie, bo podpalamy sobie go. No chodź tu. A masz, gówniaku. I jeszcze raz. To zostawimy, bo czuję, że tego Sebuś nie przeżyje. Nie blokuj mi się tu, Sebuś, nie blokuj mi się tu. Nadziej się na to siano, nadziej się. Umrzemy. Nie! Tak bardzo nie! Nie! Ała! Ała! Jest! Pokonaliśmy go za pierwszym razem! O Boże, już się bałam, że mi to nie wyjdzie. No siema. Zapraszasz mnie w swoje koszmary? Tak, ja nie ukrywam, że mam obsesję na punkcie głównego antagonisty tej gry. I wcale nie zamierzam tego ukrywać. Zdobyliśmy piłę łańcuchową. Stara, zużyta piła łańcuchowa. Na jej zębach widać pozostałości różnych rzeczy. Ta ciekawe, jakich rzeczy. Dobra. Bierzemy sobie zapałeczki i się wracamy. Tu już chyba żadne wieśniaki nam nie grożą. Tak. No to... co? Idziemy do naszego miejsca przeznaczenia. Wynosimy się z tego chorego shitu z wioski wieśniaków, żegnamy człowieka piłę. Tak, i przejdziemy sobie do następnego rozdziału. Jeszcze niech minie sobie cutscenka i zakończymy sobie nagrywanie. Jakie iskry szły. Dobra. Idziemy. Tum, tum. Wait! Naś, Jimenez. Wait, officer. You must take me with you. Detective Castellanos. Leslie should be just ahead. It is imperative that we find him. Na rozdział trzeci, koniec. No to tak, zapisujemy sobie grę standardowo. Tak, spis, profil, no. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.